Cześć, witam Was serdecznie. Miesiąc dobiega końca, w zasadzie to i rok dobiega końca, ale dzisiaj skupię się na miesiącu, dlatego że przychodzę z niekosmetycznymi ulubieńcami miesiąca. O roku będzie za niedługo podsumowanie roku kosmetyczne, także bądźcie przygotowani. A dzisiaj właśnie niekosmetycznie mam, jak zwykle, kilka rzeczy do polecenia, tylko gdzie to jest? O, mam! Zacznę od filmów. Co prawda pierwsza pozycja to w zasadzie bajka, która już troszeczkę ma, ale ja jej wcześniej nie widziałam, a bardzo, bardzo się przy niej ubawiłam. Cały czas się śmiałam praktycznie. Także myślę, że zwłaszcza w tym międzyświątecznym, a noworocznym okresie taki film familijny, o tak bym powiedziała, gdzie można się pośmiać i fajnie pobawić, to Minionki. Zawsze wiedziałam, czym są Minionki. Zawsze wiedziałam, że mają wielu, wielu oddanych, wiernych fanów, ale nigdy nie oglądałam, a naprawdę świetnie się ubawiłam i wcale nie jest to taka bajeczka dla dzieci, bo zdecydowanie dla osób w moim wieku i starszych też. Myślę, że będą się wszyscy świetnie, rodzinnie bawili. Polecam serdecznie, jeżeli jeszcze nie widzieliście, a lubicie takie właśnie kino familijne. Do chyba kina familijnego mogłabym, a chociaż może ktoś się obrazić, mogłabym zaliczyć też Gwiezdne Wojny, ale chyba nazwałabym je kinem familijnym, dlatego że jest to film dla każdego, w każdym wieku. I dla młodszych, i dla dużo starszych. Gwiezdne Wojny mają swoich ogromnych fanów, mają ludzi, którzy się nimi nie fascynują, nie ma w tym nic dziwnego. W sensie, często się pytacie, nie lubię Gwiezdnych Wojen, czy jest coś w tym dziwnego? Nie, nie sądzę, każdy lubi co innego. No i mają takie osoby jak ja, czyli takie dość, no ani to fan, ani to hater, że tak powiem. Po prostu gdzieś tam zawsze oglądałam w moim życiu, ale nie czekałam nie wiadomo jak na premierę. Jednak na film się wybrałam, oczywiście na część Przebudzenie Mocy, czyli na najnowszą część tej opowieści. Bardzo przyjemnie mi się to oglądało. Nie jest to może nic jakoś super porywającego. Opowieść raczej taka dość oczywista, raczej gdzieś tam przewidujemy, co się zdarzy i jaki będzie koniec. Ale jest to też taka opowieść, która zachęca do obejrzenia kolejnej części i ja już czekam na kolejną część. Dodatkowo bardzo przyjemnie, szybko upłynął mi czas. W ogóle mi się nie dłużyło, a czasem na niektórych mi się dłuży. Akcja świetna, w 3D fajne efekty. No i ja już mówiłam, że jestem zachwycona nową, młodą, świeżą twarzą, czyli główną rolą Rey, która do tej pory grała tylko w jednym filmie. No i Gwiezdne Wojny jest jej drugą produkcją. I myślę, że nie ostatnią, bo naprawdę przepięknie wyglądała i świetnie się na nią patrzyło na ekranie. No i mam jeszcze jeden film, który też już wyszedł jakiś czas temu, ale ja dopiero teraz miałam czas to nadrobić, a mianowicie mowa tutaj o Wiek Adeline, gdzie główną rolę odgrywa Blake Lively, którą ja po prostu uwielbiam. Jest dla mnie no ideałem piękna. Od czasów już oczywiście Gossip Girl, jakby zawsze Serena była bardziej w moim sercu niż Blake, ale Blake Lively, każdy wie o co chodzi, kto oglądał Gossip Girl. W każdym razie film ten, też Ewa przepiękny materiał przygotowała na temat tego filmu, nawiązujący do tego filmu, gdzie był spacer przez, przez naszą epokę, przez odpowiednie dziesiątki lat, pokazujące nam makijaże i stroje. No i właśnie Wiek Adeline opowiada o niestarzającej się osobie, która przeżywa bardzo, bardzo, bardzo wiele lat. Jest to miłosna historia, dość poruszająca, przyjemnie się to ogląda. No i właśnie fajny jest ten pomysł spaceru przez nasz wiek. Fajnie to wygląda i można faktycznie podpatrzeć i makijaż, i modę. No i tak jak mówię, przyjemnie, szybciutko czas leci. I też uwielbiam patrzeć na Blake Lively. Jeżeli chodzi o YouTube, to chyba zawsze w grudniu albo w styczniu moim ulubieńcem YouTube'owym musi być YouTube Rewind, czyli przewijanie YouTube'a, czyli podsumowanie filmiku. To jest filmik co roku przygotowywany przez YouTube z najsławniejszymi, najbardziej znanymi twórcami i YouTuberami, który pokazuje nam, co się wydarzyło w tym roku na YouTubie. No i ja jako twórca oczywiście muszę to zobaczyć, muszę zawsze być w tym, popatrzeć, co tam się dzieje i co tam się w tym roku wydarzyło. Czyli najpopularniejsze hity, które osiągnęły największą liczbę wyświetleń, zarówno właśnie filmiki YouTuberów, YouTuberzy, jak i po prostu piosenki, na dole wam podlinkuję, zobaczycie sobie, co tam się dzieje.
No i przypomnijcie właśnie ten rok. Kolejna pozycja z YouTube'a to film Martina Stankiewicza Sprzedałeś się, gdzie Martin bardzo fajnie się otwiera i bardzo fajnie, mądrze i tak szczerze z strony twórcy opowiada, jak to tak naprawdę z tymi współpracami na YouTube jest. I czy my sprzedajemy się, czy my tak naprawdę robimy współpracę, czy współpracujemy z marką, czy sprzedajemy się, zaprzedajemy swoją duszę. Bardzo mi się to podobało, musicie to zobaczyć, zwłaszcza jeżeli uważacie, że YouTuberzy się sprzedają i już nie ma nic szczerego na YouTubie. Także myślę, że warto iść do Martina i obejrzeć ten filmik, bo no raz, że on się otworzył i to trzeba doceniać, moment, kiedy YouTuberzy się otwierają na YouTubie, a dwa, no mówi, jak to jest i ja pod wieloma tymi aspektami, które on poruszył, podpisałabym się właśnie. Jeszcze jeden nowy kanał, dwa w sumie są nowe. Jessica Mercedes bardzo mocno zaczęła nagrywać, bardzo intensywnie i mega wielki szacun dla niej, bo świetnie i te filmiki wychodzą. Bardzo fajnie się to ogląda i wygląda i widać, że dziewczyna wkłada mnóstwo pracy. I drugi nowy kanał, który gdzieś tam też właśnie tak teraz ruszył, to jest Ciocia Lifestyle, którą ja już wcześniej śledziłam i na Snapchacie i na Instagramie. Ona bardzo mi przypasowała, nie znam jej w ogóle, ale tak charakterologicznie wydaje się mega ekstra babką, tak samo jak wujaszek Lifestyle. No i oni wspólnie, w sumie ciocia, ale wujek przy pomocy wujka, założyła kanał. To jest coś innego znowu na polskim damskim YouTubie. To nie jest beauty, tylko to jest taki mega wielki miszmasz, trochę komediowo, trochę rozrywkowo, no tak właśnie z charakterkiem i po ciociowemu. Także jeżeli ktoś jeszcze cioci lifestyle nie widział, zapraszam. Jeżeli chodzi o muzykę, to już tutaj Hello Adele polecałam, ale dzisiaj polecę, jeżeli jeszcze ktoś nie widział, chociaż ten filmik ma już tyle wyświetleń, że chyba, nie wiem, czy jeszcze ktoś nie widział. W każdym razie Jimmy Fallon i Adele, gdzie to jest taka instrumentalna wersja, gdzie Adele śpiewa na żywo, a artyści muzycy przygrywają jej na różnych instrumentach dziwnych. Zobaczcie, to jest tak dobrze się tego słucha. Hello zdecydowanie chyba powinna być w takiej bardziej rytmicznej, wesołej wersji niż takiej melancholijnej, chociaż ta melancholijna też ma swój urok, klimat. No i jest to oryginalną, ale serdecznie polecam. I Gucci Doll Kicksnar, podlinkuję Wam na dole. Zobaczycie, co to za lightowa, elektroniczna nutka, taka po prostu w moim klimacie. Kto oglądał Ulubieńców, ten dobrze wie, o co mi tutaj chodzi. Jeżeli chodzi o jedzenie, to też mam tutaj kilka pozycji do polecenia. No i jak wiecie, w połowie miesiąca byłam w Warszawie. Ewa zabrała mnie do tylu wspaniałych miejsc, dziękuję Ci bardzo. Wszystkie, które wybrałaś, były przepyszne i na pewno jeszcze je odwiedzimy. Ale jakby moim sercem najbardziej zawładnął, i to już Ewa mi mówiła wcześniej, zanim przyjechałam, to ona już mi zapowiedziała, że tam pójdziemy, Barnburger, czyli miejsce w Warszawie, niedaleko Pałacu Kultury. Jak wpiszecie Barnburger, to na pewno wyskoczy Wam, gdzie to jest. Miejsce z burgerami, Boże, co za burgery! Ogromne, wielkie burgery, bułki, przepyszne mięso i świetne dodatki. Takie kompozycje, ja nie mam pojęcia, jak się nazywał mój. Wiem, że tam było jalapeno, bo ja uwielbiam takie ostre połączenia. Pyszne sosy do tego, taka malutka porcja frytek, ale naprawdę jak wciśniecie w siebie tego burgera, to frytki już są Wam niepotrzebne. Jeżeli szukacie czegoś w Warszawie do jedzenia, albo jesteście mega miłośnikami burgerów, koniecznie sprawdźcie te miejsce. Z jedzenia mam jeszcze zapisany tutaj sobie popcorn, który kupiłam na lotnisku całkiem przypadkiem, po prostu coś chwyciłam. Wstawię Wam gdzieś tutaj zdjęcie albo klip. Przepyszne to jest wanila i kokos. Kokonat chciałam powiedzieć. Wanila i kokos i jest mega. Taki słodziutki, pyszny, dobry. Mógłby być w większych opakowaniach. No i na pewno teraz będę go szukała już normalnie na mieście, a nie tylko na lotnisku. Chyba go kupiłam w Budzie, tak mi się wydaje. Ale na pewno jest też dostępny w innych miejscach. Polecam serdecznie, jeżeli jesteście fanami popcornu i jeszcze jakichś takich nietypowych wydań, nietypowych smaków. Jak najbardziej na tak. Mam jeszcze do polecenia książkę. Nikogo nie zaskoczy, że będą to Tajniki makijażu mojej serdecznej przyjaciółki Ewy, której jej bardzo, bardzo, bardzo jeszcze raz, po raz kolejny gratuluję. Ja książki fizyczne Wam nie pokażę, mogę Wam wkleić tylko zdjęcie, dlatego że mój egzemplarz został w Dublinie, ale został przejrzany,
przelartowany, jeszcze cały nieprzeczytany, ale już prawie. Mega cenne rady dla osób początkujących, zaczynających przygodę z makijażem, ale także chcących się podszkolić właśnie w makijażu. Bardzo się cieszę, że Ewa wydała taką książkę, która jest swoją drogą przepięknie wydana. Przepiękne zdjęcia, przepiękne wszystkie trzy modelki, które w książce się pojawiają. Naprawdę jest mega i jeżeli interesujecie się makijażem, to myślę, że taka pozycja na Waszej półce znaleźć się powinna i myślę, że powinna zostać dokładnie przeczytana, a żeby tej wiedzy mieć jak najwięcej, bo Ewa się dzieli tym, co wie i to jest super. I niech więcej youtuberów się dzieli swoją wiedzą, może kiedyś ja się swoją podzielę, zobaczymy. I jeszcze ostatnia rzecz, już całkowicie taka niekosmetyczna, abstrahująca od wszystkiego, to moja nowa kurtka z Forever 21, którą uwielbiam, ten kożuszek, kaptur, naprawdę polecam coś takiego, bo to świetnie się prezentuje, gdzie jest taki mega wielki kołnierz futrzany, nie trzeba ubierać szalików, pięknie to wygląda, tutaj też to futerko w środku bardzo fajnie się prezentuje, no i uwielbiam tę kurtkę i nie zamieniam jej na razie na żadną inną. Tyle. Dajcie mi znać, jak Wam się oglądało pierwszy filmik w nowej jakości. Jeszcze dużo przede mną do nauki, tutaj w ogóle nie mam statywu, nie mam światła, więc to jest tylko taka próba generalna, bym nazwała, ale jeszcze próba, uznajmy to, tak? Ale dajcie znać, czy widzicie różnicę, czy coś się wydarzyło, czy coś się zmieniło. Oczywiście mam nadzieję, że to będzie jeszcze lepsze i lepsze i lepsze. Tak jak mówię, to dzisiaj mój pierwszy raz, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Kciuk do góry. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia jeszcze w tym roku.